Patrząc na dzisiejszą Saharę, ciężko nie zadać sobie pytania, jakim cudem starożytni Egipcjanie mogli z powodzeniem funkcjonować w obrębie tak bardzo niekorzystnych warunków naturalnych. Sprawa wygląda podobnie w przypadku Mezopotamii, lecz tutaj przykład jest mniej drastyczny, gdyż obecnie klimat tam panujący jest bardziej przyjazny ludziom niż na Saharze. Już na samym początku dochodzimy do istotnego punktu w tym temacie. Bowiem to, jak dzisiaj wyglądają te obszary, ma się nijak do tego, jakie były kilka tysięcy lat temu. Największa piekielnie gorąca pustynia na Ziemi jeszcze kilka tysięcy lat temu była bujnie porośnięta wszelką roślinnością. Występowały na niej tysiące rzek, a wielkie jeziora rozpościerały się aż po horyzont. Dokładnie tak wyglądała dzisiejsza Sahara w dawnych latach, choć w tym przypadku używanie nazwy Sahara do określenia wilgotnego, roślinnego rejonu występującego na jej dzisiejszym terenie kilka tysięcy lat temu może być uznane za błąd, to mimo wszystko w ramach ścisłości będę używał tej nazwy, aby wszystko było jasne i zrozumiałe. Trudno w to uwierzyć, aby sucha jak wiór spalona Sahara była niegdyś pełną zieleni i dzikich zwierząt krainą. W trakcie przeprowadzonych badań dr Cecil Blanchett oraz profesor Frank zbierali próbki nagromadzonych przez tysiące lat osadów z dna delty Nilu. W zdobytych materiałach badacze znajdowali ślady wegetacji roślin, które pokonywały rzeką długą drogę, aby w końcowej fazie osadzić się w delcie. Zgromadzone próbki warstwy osadowej umożliwiły naukowcom poznanie obfitości oraz gęstości szaty roślinnej i wody wpływającej do Nilu z wszystkich jej dopływów na przestrzeni minionych 9,5 tysiąca lat. Badacze zaobserwowali nagły spadek osadów roślinnych, który nastąpił około 8 tysięcy lat temu. Dr Cecil Blanchett zauważa, że nagła zmiana klimatu na Saharze wystąpiła około 10 tysięcy lat temu. Zjawisko było intensywne i trwało dość krótko, bo najprawdopodobniej w przedziale od kilkuset do kilkudziesięciu lat. Żyzna i zielona sawanna w mgnieniu oka zmieniła się w pustynię w piorunującym tempie, jednak nie na całym obszarze. Warto nadmienić, że ten proces składał się z wielu następujących po sobie etapów, a moment pustynnienia nie wystąpił na całym obszarze Sahary jednocześnie i od razu. Współcześnie mamy potwierdzenie, że na klimat tej części Afryki największy wpływ ma temperatura wody w północnym Atlantyku oraz kierunek prądów oceanicznych. Odpowiednia temperatura wody w tym rejonie bezpośrednio wpływa na ilość i intensywność zachodnioafrykańskich monsunów, które w dalszej części przyczyniają się do powstawania opadów deszczu w regionie. Szokujący jest fakt, że naukowcy do obecnej chwili nie są w stanie jakkolwiek ustalić, co spowodowało, że monsuny nagle zmieniły kierunek, przyczyniając się do zmiany klimatu rejonu. Doniesienia innych naukowców sugerują, że w przypadku zmian klimatu na Saharze do czynienia mamy z niezakłóconym ziemskim cyklem, który regularnie zmienia Saharę raz w żyzną sawannę, a raz w pustynię. W każdym roku znad Sahary wiatry transportują setki tysięcy ton pyłu, który w większej ilości trafia do wód Oceanu Atlantyckiego, a jego reszta nad Amazonię, a czasami nad Europę, co obserwujemy co roku w Polsce w porze wiosenno-letniej. Ten osadzający się przez setki lat pył współcześnie służy jako doskonały materiał do badań, który umożliwia poznanie przeszłości Sahary. Wiele unikalnych cech pylistego osadu, jak jego grubość czy ziarnistość, świadczą o występowaniu zarówno suchych, jak i wilgotnych okresów. W czasie przeprowadzania pierwszych analiz rdzeni sedymentacyjnych z dna oceanu u wybrzeży Afryki, wysnuto wniosek, iż zmiany klimatu na Saharze występują regularnie i nieprzerwanie co 100 tysięcy lat. W dalszym etapie naukowcy z Instytutu Technologicznego w Massachusetts zasugerowali, że saharyjski klimat zmienia się w zależności od nachylenia osi Ziemi względem Słońca, co przekłada się na siłę i intensywność sezonów monsunowych. Pierwotny czas trwania cyklu został więc poprawiony,
I współcześnie uważa się, że Sahara zmieniała klimat co 20 tysięcy lat. I ten proces pokrywa się z okresowym przechylaniem się Ziemi względem Słońca. Jednakże sprawa zmiany saharyjskiego klimatu składa się z kilku następujących po sobie etapów. Pierwszym, jak wcześniej zostało wspomniane, jest zmniejszenie szaty roślinnej, które nastąpiło około 10 tysięcy lat temu, co przejawia się w zmniejszonych roślinnych osadach zlokalizowanych w delcie Nilu. Ten czas idealnie pokrywa się z chwilą roztapiania się lodowca skandynawskiego, który zwiastował koniec epoki lodowcowej. Nie wiadomo, czy możliwym źródłem powstania pierwszego etapu zmiany klimatu saharyjskiego nie było uderzenie meteorytu w Grenlandię 13 tysięcy lat temu, o czym wspominam w jednym ze swoich odcinków. Bowiem, jak dzisiaj wiemy, nasza planeta funkcjonuje jak jeden wielki organizm składający się z setek tysięcy powiązanych ze sobą elementów. Każda najmniejsza zmiana w tych elementach wpływa na resztę, przyczyniając się do zawirowań klimatu panującego w określonych obszarach planety. Są to na przykład prądy oceaniczne, temperatura wody i jej zasolenie, wybuchy wulkanów czy wilgotność powietrza. Zmiany w tych czynnikach przyczyniają się do powstawania kolejnych, a całość przypomina efekt domina. Za przykład w tym sformułowaniu posłużyć mogą wydarzenia, których dzisiaj jesteśmy świadkami. Bowiem według holenderskich klimatologów pracujących pod kierownictwem Freda Wupsa, profesora Uniwersytetu w Groningen, istnieje duże ryzyko, że wielki prąd zatokowy zwany Golfstromem, który odpowiada za łagodny klimat na zachodzie Europy w czasie najbliższych 100 lat, może spowolnić lub nawet zatrzymać się. Bowiem ten kluczowy dla nas prąd oceaniczny cały czas meandruje i rozdzierany jest ogromnymi wirami. Wówczas woda o różnych temperaturach miesza się, a wędrujący prąd oceaniczny niesie ogromne ilości ciepła nad Europę. Golfstrom jest systemem połączonych ze sobą innych prądów oceanicznych, transportujących duże ilości ciepłej wody przez Atlantyk. Powstaje on między innymi wskutek odpowiedniego poziomu zasolenia wody i jej temperatury w różnych częściach oceanu. Wystarczy więc, że któryś z elementów składowych Golfstromu zostanie zakłócony np. poprzez zwiększenie ilości słodkiej wody w określonym rejonie, to będziemy mieli do czynienia ze zmianą jego charakteru, a ten z kolei przyczyni się do zmiany klimatu w Europie, przyczyniając się do jego ochłodzenia. Jednak powracając do tematu Sahary. Bardzo możliwe jest, że jeden z elementów składowych tworzących klimat saharyjski uległ przeobrażeniu, a to przyczyniło się do zmiany prądów oceanicznych, które odpowiadają za pogodę nad Saharą. Drugim etapem transformacji Sahary były tajemnicze wydarzenia sprzed 5000 lat. Poznanie ich umożliwiają przeprowadzone badania na dnach dawnych rzek, przepływających niegdyś przez Saharę. Dzięki zdjęciom wykonanym przez japońskiego satelitę, badaczom udało się zlokalizować koryto pradawnej rzeki przepływającej przez niegdyś zieloną Saharę. Znalezisko najprawdopodobniej jest częścią hipotetycznej rzeki Tamanrasset, która w czasach starożytnych i prehistorycznych płynęła przez pustynię, mając swój początek w górach Atlas, płynąc dalej przez dzisiejsze Mali, Mauretanię oraz Algierię. Oszacowano, że woda w rzece pojawiała się okresowo, w porze wilgotnej. Jednak ostatni w niej przepływ wody wystąpił około 5000 lat temu. Bardzo ciekawym aspektem w tym temacie są doniesienia naukowców, jakoby na terenach starożytnego Sumeru kilka tysięcy lat temu doszło do wielkiej suszy, która trwała najprawdopodobniej około 200-300 lat. Nie wiadomo, czy kwestia ostatniego przepływu wody przez omawianą starożytną saharyjską rzekę w jakiś sposób łączy się z tym wydarzeniem, jednakże można choć w części tak przypuszczać. Zastanawiające jest to, że wszelkie zmiany klimatu w dawnych dziejach wystąpiły tam, gdzie rozwijały się jedne z najbardziej zaawansowanych starożytnych cywilizacji. I w tym momencie należy poruszyć jedną z mocno intrygujących spraw w kwestii saharyjskiego klimatu, a starożytnymi Egipcjanami. Amerykański geolog Robert Schoch publicznie ogłosił, że jego zdaniem Sfinks nosi ślady erozji wodnej.
Ciekawy jest fakt, że taka erozja mogła powstać tylko wskutek intensywnych opadów deszczu oraz wilgotnego klimatu. I tutaj pojawiają się ciekawe teorie. Zakładając, że Amerykanin nie popełnił błędu przy wykonywaniu badań i Sfinks rzeczywiście nosi ślady erozji, to świadczyłoby o tym, że jeszcze 4,5 tysiąca lat temu na terenie Egiptu występowały silne opady deszczu, bowiem oficjalnie przyjmuje się, że Sfinks został wybudowany właśnie około 4,5 tysiąca lat temu. Jednak inna teoria, popierana przez samego amerykańskiego geologa, mówi, że to nie deszcz sprzed 4,5 tysiąca lat spowodował erozję, a ten sprzed 10 tysięcy. Jednakże jest to temat na inny odcinek, który najpewniej w niedalekiej przyszłości poruszę. Sprawa zmiany Sahary z żyznej sawanny w gorącą pustynię jest naprawdę fascynująca i inspirująca, bo jeżeli 10 tysięcy lat temu teren środkowej Sahary idealnie nadawał się do zamieszkiwania przez ludzi i tworzenia ośrodków cywilizacyjnych, to z pewnością pod milionami ton piasku ukryte są ślady i pozostałości po pradawnych mieszkańcach tamtejszych terenów, które tylko czekają na odkrycie. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.